Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie indyk, bo to są indyk, to jest kawałki indyka, zapiekane w cieście francuskim. Oczywiście może być to też pierś z kurczaka, ale ja mam indyka, więc będzie z indykiem. I co będziemy potrzebować? Ja zrobię po prostu to po swojemu. Będę pierw indyka troszkę obsmażać na masełku klarowanym na patelni. Pozwolę mu troszeczkę ostygnąć i dopiero później z ciastem francuskim będę wkładać do piekarnika. Po prostu, żeby się nie martwić tym, że ciasto już mi się będzie palić, a indyk będzie surowy w środku. Ponieważ nie chcę go kroić bardzo cieniutko. Tu jest taki dość gruby kawałeczek i ten też jest dość spory. I takie właśnie dwa, będą takie dwa takie jakby warkocze, zawijańce, no nie wiem jak to nazwać. I takie coś właśnie będziemy robić. Także tak, tutaj rozgrzewam już masełko. Troszeczkę ponacinam, o tak, ale nie przecinam do końca, tylko ponacinam, żeby po prostu więcej przypraw mi weszło do środka. O. Tak. Dobra. I jakie dajemy przyprawy? Słuchajcie, ja dam troszkę oleju, no bo przyprawy muszą się jakoś trzymać. Ale troszeczkę. Do tego dodam, mam taką przyprawę do grossa, ale możecie naprawdę różne, jakie tylko Wam tam smakują. Na co tylko macie ochotę. I tutaj mi zostało troszkę przyprawy do indyka. To tę przyprawę też dam. To już jest resztka. Dobrze. Masełko mi się tutaj już fajnie. Widzicie, jeszcze troszkę mi się rozpuściło. Tak, żebyście przyprawy sobie wymieszali. O. Bardzo szybki obiad. Uważam, do tego wystarczy tylko surówka i fajny obiadek. I ja teraz wezmę w tych przyprawach o tego indyczka. Fajnie ponacieram. Jeden i drugi też pójdzie. Tam, co żeśmy właśnie ponacinali nożem, żeby fajnie powchodziło. O. Mam do tego jeszcze trzy rodzaje sera, troszkę marchewki, żeby było czerwono, słuchajcie, i pieczarek troszkę. No, ciepła patelnia już mi się rozgrzała i kładziemy naszego indyczka. Na średnim ogniu niech się nam smaży. Indyczek nam się smaży, masło klarowane możemy już odłożyć. Słuchajcie. Marcheweczkę pokroję. Ona to jest taka ta malutka. Takie paseczki. O. I co tutaj dodam? Słuchajcie, tu dodam pieczarek trochę. Mam malutkie pieczarki, więc ja je tak na pół. Teraz muszę z nich odlać wodę. Dobra, bo mi woda już zaczyna z nich szczelać z patelni. O.
takie mniejsze wybiorę. Dobra, wystarczy pieczarek. O, dalej zupki dam. I zaraz weźmiemy filety, obrócimy na drugą stronę. Tutaj mam jedno jajko, to będzie też nam potrzebne, żeby posmarować ciasto francuskie. Słuchajcie, serek taki śmierdzący, ja to nazywam, ten taki z zieloną pleśnią. Taki to jest chyba gouda, czy jakiś mozzarella pokrojony, wiórki i mozzarellę, taką kurkę. Dam mniejszy gaz, bo chciałabym, żeby mi się to fajnie, ale pieczarki nasiąku mi trochę wodą i mi strzelają. Dobra. Kroję marcheweczkę i jak się to mi upiecze, do Was wracam. Wracam do Was z powrotem. O, pierś fajnie. Ja miałam grubszą pierś, bo jaki czas jest smażenia? Wszystko zależy od jaką macie grubą pierś, czy to z kurczaka, czy to z indyka. Moja jest dość gruba, więc ja ją piekłam chyba po 10 minut z każdej strony i oprócz tego jeszcze z 10 minut była pod przykryciem na bardzo małym ogniu. Dam jej teraz troszkę ostygnąć i żeby odciekła no ta woda, która się tutaj zrobiła z tym tłuszczem, bo nie chcę, żeby było to później w cieście. Z tego tu, co zostało, można zrobić fajny sosik, bo bardzo ładnie pachnie. Wystarczy troszeczkę tej mąki, którą zawsze robimy i dać tutaj i będzie fajny sosik, ale dobrze, to odstawiam na chwilkę, niech mi ostygnie. Już do Was wracam. Tą marcheweczka, to jest taka ta mini marcheweczka pokrojona tak bardzo cieniutko, dlatego nawet jej nie obsmażałam. I słuchajcie, każdy, zrobimy jeden kotlet, każdy robimy z kotletów tak samo. Dołożę troszkę tu pieczarek. Teraz tak poukładam ładnie. Tamten też będzie z pieczarkami. Słuchajcie, i teraz to, jak on będzie wyglądał, wszystko zależy, jak ładnie go zrobicie. Dam troszkę, o tak, marcheweczki. Do tego ten jeden będzie z tym serem śmierdzącym. Ja go bardzo lubię, ale tak na niego z mężem mówimy śmierdziu. I troszkę sera takiego damy. To jest, mówię, to jest chyba mozzarella starte. I nacinamy teraz, żeby go ją ładnie zawinąć.
Zaraz, patrzcie, zapędziłam się. Jak ładnie to zrobimy, nie będziemy się spieszyć, to będziemy mieli ładne. O. Dobra. Ciasto, ja wzięłam ciasto duże, te 300 chyba 70 coś takiego gram. I to dam na blaszkę swoją. Aha, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Zauważyłam właśnie, bo ostatnio robiliśmy coś z ciasta francuskiego i nie wiedziałam, dlaczego ciasto francuskie mi popękało przy rozwałkowywaniu. Okazuje się, że ciasto przy odwijaniu, to ciasto francuskie postało troszkę dłużej na zewnątrz i nic mu się nie stało. Tego nie będę wyrzucać, to sobie obok upiekę jako takie paluszki. I z drugim robimy to samo. Tu dałam plastry mozzarelli i na to serek. I tu będziemy robić to samo, co tam. Jeden i drugi już jest zrobiony. Tak troszkę przyklepałam, żeby one się trzymały. I teraz posmarujemy rozmąconym jajkiem. Tak jak mówiłam, te też upiekę takie do przechrupania. O, i ładnie smarujemy. Ja nastawiłam piekarnik na 200 stopni, grzałka góra-dół, ale myślę, że za 10 minut, 5-10 minut skręcę trochę piekarnik, zobaczę, że będzie mi się przypiekać. Fajnie jest to, że nie muszę się martwić, czy w środku mięso mi się upiecze, dlatego że żeśmy je upiekli na patelni. Więc po prostu jest to taka... komfort psychiczny, tym bardziej, że mówiłam, ja dałam takie dość grube te piersi, one nie są cieniutkie, bo może gdyby były cieniutkie, to można by było z kurczaka i takie cieniutkie to bez podsmażania. O. Tak, fajnie posmarowaliśmy, te malutkie też posmaruję. O. I troszkę, wiecie co, dam na nie sera żółtego, co mi zostało. O. Ser będzie się zaraz kleił do tego jajka. O. I będziemy mieli to do przygryzienia. O. No. Tak. I wsadzamy do piekarnika. Będziemy piec, mówię, no te 15-20 minut, ale patrzcie, jeżeli się zacznie przypiekać, zmniejszcie temperaturę. O. Dobra. Także moje ląduje już do piekarnika. Już do Was wracam. Minęło 20-25 minut, tak mniej więcej. Ale mówię, to trzeba zaglądać. Mój piekarnik na przykład po lewej stronie bardziej przypieka. Ale gorące. O. Dobrze, chciałabym Wam, ale to chyba troszkę zniżę może obiektyw. O. Bo jest bardzo gorące. Chciałam Wam pokazać to. Tak zrobię. O. Ładnie, naprawdę ładnie wyglądają.
jedna i druga. Ostygnie i zrobię Wam zdjęcia oczywiście. Także fajny obiadek. Można też zrobić mniejsze, jakby na przykład mielibyście gości, to można zrobić mniejsze takie. Naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Także jak się podoba przepis, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych moich przepisach. Także do zobaczenia, pa, pa!